Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem ze statystyki opisowej, dokładnie z dynamiki zjawisk. Chciałam Wam pokazać, jak się oblicza indeksy agregatowe. Indeksy agregatowe zarówno ilości, jak i cen. Jeżeli w takim przykładowym zadanku mamy napisane: w pewnym przedsiębiorstwie produkującym trzy wyroby zebrano informacje dotyczące produkcji i ona jest wyrażona w tysiącach sztuk i cen jednostkowych wyrażonych w złotych tych wyrobów w 2 miesiącach, w maju i czerwcu 2005 roku. Informacje zawiera poniższa tabela. Jest ona oczywiście tutaj wypisana. Jest informacja, że dane są umowne. Musimy sobie powiedzieć, jakie oznakowanie będziemy stosować, żeby oczywiście rozwiązać to zadanie. Polecenie zaraz się pokaże. P1 to jest z angielskiego price, czyli z jedyneczką, czyli w okresie kolejnym, czyli badanym. Jeżeli jest P0, jest to cena w okresie podstawowym, zerowym. Teraz tak samo z języka angielskiego Q oznacza nam ilość, czyli quantity. Jeżeli ma dodatkowo symbol 1, oznacza, że jest to w okresie badanym. Jeżeli jest z dopiskiem 0, jest to ilość w okresie podstawowym. Generalnie przyjmujemy, że W, czy W1, czy W0, jest to worth, czyli wartość, mówiąc po polsku, wartość, czyli ilość razy cena, czy cena razy ilość, to już tam nie ma znaczenia. I to jest w tym momencie ilość w okresie badanym, to jest ilość w okresie podstawowym. Więc generalnie symbolikę już znamy. Tak wyglądają ceny, ilości i cała wartość z rozróżnieniem na okres podstawowy i na okres badany. Jeżeli sobie teraz na podstawie tej tabeli wygenerujemy tą tabelę, to trzeba zauważyć, że tą produkcję nazwiemy symbolicznie Q0, Q1 dla poszczególnych trzech asortymentów. P0, P1 to są ceny tych trzech dóbr w dwóch okresach: podstawowym i badanym. Nas będzie interesowało, jak zmieniła się łączna wartość na początek tych wszystkich produktów, bo widać, że na przykład tutaj cena wyrobu A wzrosła dość znacząco z 24 na 30, już w znacznie niższym stopniu wzrosła cena wyrobu B i wyrobu C też wzrosła, ale pytanie teraz, co z produkcją? No widzimy, że produkcja tu spadła, tu wzrosła i tutaj też dość wzrosła. Więc pytanie, jak to ostatecznie jest z naszą wartością produkcji? Czy ona wzrosła, czy spadła, ewentualnie jak bardzo? A więc oprócz kolumny Q0, Q1, P0, P1 musieliśmy obliczyć W0 i W1 zgodnie z tymi dwoma wzorami. A więc, żeby mieć W0, trzeba przemnożyć Q0 razy P0. A żeby mieć W1, muszę przemnożyć ilość razy cenę z okresu badanego. Jeżeli pojawia nam się polecenie zbadaj dynamikę produkcji danego przedsiębiorstwa, oznacza to tyle, że dla każdego z towarów, które my mamy tutaj ABC, musimy określić, jaka była wartość w okresie podstawowym i jaka wartość w okresie badanym, sumować każdą z takich wartości. Trzeba również określić, jaka była łączna ilość dla okresu podstawowego, dla okresu badanego, jaka była ta ilość. Również interesują nas ceny. Tylko że uwaga, cen się po prostu tak nie sumuje. Bo jeżeli wartość jest wyrażona w złotówkach, a ilości są w sztukach, no to ceny jednostkowych raczej już się tak nie dodaje do siebie, więc tutaj te sumy są wykluczone. To, co nam będzie potrzebne, to jest przemnożenie ilości z okresu badanego razy ceny z okresu podstawowego, a więc przemnożenie Q1 tych poszczególnych elementów razy elementy P0.
Tak samo będzie nam potrzebne Q0 przemnożone razy P1. A więc mamy tutaj te wartości podsumowane, są to sumy poszczególnych kolumn, tu jest wynik tej kolumny, tu jest wynik. I możemy podejść do liczenia tak zwanego agregatowego indeksu wartości. Agregatowego, bo oznacza, że dla kilku asortymentów, które my bierzemy pod uwagę, liczymy, jak zmieniła się wartość. Jak ją liczymy? Liczymy w ten sposób, że sumujemy wartość, jaka była w okresie badanym dla wszystkich asortymentów i dzielimy przez łączną wartość wszystkich asortymentów z okresu podstawowego. A więc faktycznie jest to u mnie łączna wartość 109,5, najpewniej tam chyba będzie 1000 zł, podzielona przez 82,2. I teraz ten wynik jest to jakby wynik indeksu, a więc mogę powiedzieć, że wynik przekracza jedynkę, czyli na pewno nastąpił wzrost wartości całego wszystkich towarów o nadwyżkę powyżej 1, czyli o 33,2%. I poprawną interpretację damy następującą. Wartość sprzedaży w czerwcu, bo my badamy czerwiec do maja, wzrosła o 33,2% w porównaniu do maja. Jeżeli mamy jeszcze dodatkowe polecenie, ustal wpływ dynamiki, ilości i cen na zmianę wartości produkcji, to musimy powiedzieć sobie coś takiego jak standaryzacja. Standaryzacja w przypadku dynamiki polega na tym, że mamy formułę Laspeyresa, jak i formułę Pasiego. Obaj ci autorzy tych standaryzacji przyjęli modyfikację tego wzoru w ten sposób, że jeżeli mam zbadać, jak zmieniały się ceny według formuły Laspeyresa, to ilości mamy z okresu podstawowego, czyli tego zerowego. Jeżeli będę miała indeks ilości Laspeyresa, to ja będę miała ten drugi czynnik, czyli cenę z okresu podstawowego. W przypadku standaryzacji według formuły Pasiego, jeżeli chcę zbadać, jak zmieniały się na przykład ceny, to ja zakładam, że ilości mamy na poziomie z okresu badanego, czyli z tego drugiego okresu, czyli w miejsce Q1 i Q0 zawsze będę miała tylko Q1. Jeżeli miałaby być standaryzacja według Pasiego, ale tym razem zróbmy ilości, to uznamy, że te ceny, jakie są w tym wzorze, są tylko na podstawie, na poziomie okresu badanego, czyli tu jest P1 i tu też jest P1. Wszystko rozbiega się o zapamiętanie tego wzoru, jak i zapamiętanie sposobu standaryzacji według obu tych autorów standaryzacji. I w związku z tym agregatowe indeksy ilości według Laspeyresa, zwróćcie uwagę, ilości to ceny są we wzorze na poziomie podstawowym. I wówczas wyniki mamy następujące. One oczywiście naturalnie biorą się z naszej tabeli. W liczniku mamy Q1 razy P0. Q1 razy P0 jest 93 i dzielę przez, jak patrzymy, Q0 razy P0, taka suma, czyli łączna suma wszystkich wartości 82,2. Jeżeli chcę obliczyć agregatowy indeks ilości, ale według Pasiego, to w tym momencie, jeżeli jest to indeks ilości, to cena jest z okresu badanego, czyli tu, jak i tu, mam zapisane P1. A więc interesuje mnie suma wszystkich wartości z okresu badanego, czyli to będzie tutaj nasze 109,5 i dzielimy to zgodnie ze wzorem przez sumę Q0 razy P1. Q0 razy P1 mamy tutaj zapisane, a więc jeżeli to podstawimy, wychodzi wynik. Oba indeksy i jeden i drugi wyszedł nam
powyżej jedynki. Oznaczać to będzie generalnie wzrost ilości w okresie czerwca do maja o około tam po 13%. Nie zawsze te wyniki są takie same. Niektórzy jeszcze mają omawiane agregatowe indeksy, ale Fischera. Jest to, tak nazwijmy, średni indeks. Średni indeks, czyli mnożę last payrisa wynik razy wynik według Pasiego i to, co mi wyjdzie, jest to wynik taki uśredniony. Jeżeli chcemy interpretować agregatowe indeksy ilości, czy last payrisa Pasiego Fischera, musimy w tym momencie pamiętać o sposobie standaryzacji w tych dwóch formułach last payrisa i Pasiego. A więc jeżeli są to indeksy ilości, to powiemy w przypadku last payrisa, że ilości, poziom ilości w czerwcu w porównaniu do maja wzrósł o tą różnicę do jedynki, czyli 13,1%, ale co jest ważne, przy założeniu cen z maja, czyli z okresu podstawowego. Jeżeli chcę interpretować wynik Pasiego, to też powiem, że nastąpi wzrost o różnicę do jedynki, czyli 13,5% w czerwcu w porównaniu do maja, ale co jest ważne, przy założeniu cen z okresu badanego, czyli z czerwca. A generalnie indeks Fischera interpretujemy jako generalny wzrost ilości. A więc powiemy, że w badanym okresie ilości przeciętnie wzrosły o około 13,3%. Oprócz agregatowych indeksów ilości mamy również agregatowe indeksy cen. Tak samo jest indeks last payrisa, tylko że w przypadku indeksu cen to ilość jest zamrożona w przypadku formuły last payrisa na poziomie z okresu podstawowego. A więc w tym momencie potrzebujemy sumę Q0 razy P1. Q0 razy P1 jest tutaj suma i dzielimy to zgodnie ze wzorem przez sumę wszystkich Q0 razy P0, czyli sumę wszystkich W0, czyli mamy 82,2. Ten wynik, który tutaj mamy, świadczy nam o wzroście cen przeciętnie o 17,4%. Jeżeli chcemy użyć formuły Pasiego i mówimy o indeksie cen, to w tym momencie ilość jest zamrożona na poziomie Q1, czyli z okresu badanego. Czyli w liczniku mamy Q1 razy P1. Q1 razy P1 wiemy, że to jest inaczej W1, suma 109,5. Ten wynik wpisujemy i dzielimy przez sumę Q1 razy P0, czyli w tym momencie wynik równy sumie takiej podpisanej kolumny, czyli 93. Jeżeli ten wynik dajemy, no to też możemy zauważyć, że wynik jest powyżej jedynki, a więc będziemy mogli mówić o wzroście cen przeciętnie o około 17,7%. Nie wszyscy mają, ale można jeszcze dodatkowo policzyć indeks Fischera. Jak mówiłam, jest to po prostu średnia geometryczna z tych dwóch indeksów, czyli mnożymy je ze sobą i wyciągamy z tego pierwiastek zwykły kwadratowy, a więc to, co otrzymamy, też je można zinterpretować. Pamiętajmy o tym, że przy interpretacji agregatowych indeksów cen musimy pamiętać o formule standaryzacyjnej, czy według last payrisa, czy według Pasiego. Wszystko musi być pilnowane. A więc powiemy w tym momencie, że ceny według formuły last payrisa wzrosły w czerwcu w porównaniu do maja o tą różnicę 17,4% przy założeniu ilości z maja, bo formuła last payrisa przyjęła ilości z okresu maja, czyli okresu podstawowego. Jeżeli chcemy zanalizować ceny według formuły Pasiego, to widzimy, że nastąpi wzrost o 17,7% i ceny w czerwcu wzrosły w porównaniu do maja o te 17,7%, ale co ważne, przy założeniu ilości z czerwca, bo w formule Pasiego
ilości w indeksie cen, ilości są w okresie badanym. A jak wiemy, formuła Pashiego już nie ma żadnego założenia, to jest ogólny wzrost cen, czyli powiemy, że w badanym okresie ceny przeciętnie wzrosły o 17,6%. Taka była różnica do jedynki. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło wyznaczania agregatowych indeksów ilości, jak i cen według Laspieresa, Pashiego i Fischera na podstawie, zacznijmy od tego, indeksu wartości. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, zapraszam do pisania na zadania@projektymałpa.wp.pl. Tam załączajcie od razu swoje zadania. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Wszystko, co jest na YouTubie, jest dla Was, jest posegregowane w playlisty. Jeżeli pojawiają się pytania do filmów, możecie je od razu wysyłać w komentarzach. Gdy będę miała możliwość, na pewno się do tego odniosę. Także zapraszam do dalszej nauki. Pamiętajcie o tym, że rozwiązanie takiego pojedynczego zadania na podstawie mojego filmu nigdy Wam nie będzie gwarantowało, że zaliczycie przedmiot. Trzeba liczyć i to przynajmniej kilkukrotnie. Pozdrawiam, zapraszam do nauki.